ketchup, mayo. Dla niego to było coś wyjątkowe. Kurde, coś mi tu nie pasuje. Zmazaliśmy tą Polskę walczącą. Wyrzuciłabym szybciej ze studia. Nie, żeby to wszystko ratować. Tak. To chyba dobrze świadczy. To są właśnie te moje wypadki najgorsze. Tak. Mieliśmy przez pewien czas serię takich klientów obcego pochodzenia, mianowicie z Bułgarii. Potrafili przychodzić do nas całymi rodzinami, typu to jest moja żona, to jest moja, właśnie tam przedstawiali wszystkich, no, grupa 6-8 osób minimum. No i najgorszą decyzją, jaka była, pójść jednej osobie z nich na rękę, że powiedzmy, dobra, tam stówka mniej będzie. I zaczęła się fala. A mojemu bratu było mniej, ja też chcę mniej. A to ja jestem siostrą tego, co był wtedy, więc ja też. I to tak, to są rzeczy, które najlepiej by było cofnąć czas i po prostu ukrócić. Dobra, pierwsza dziarka, a ich tyle będzie, wszystkim będziemy robić, to tam jednemu damy upust, żeby zachęcić i tak dalej. Nie, to się nie sprawdza w żaden sposób, także nie. Nigdy więcej, nigdy. Nie przypominam sobie. Nie, no jasne, myślę, że z biegiem lat stajemy się bardziej wyrozumiali i cierpliwi. Mniej takich reakcji gwałtownych. Na więcej rzeczy ustępuje też, jak klient strasznie marudzi czy coś takiego. Teraz na pewno z biegiem lat jestem bardziej cierpliwa. Wpadki w pracy. Nie. Chyba nie, ale to chyba dobrze świadczy. Wpadką było to, że miałam 3 laty do wytatuowania na ręce. Wpisałam w komputer, wydrukowałam, przyłożyłam, powiedziała super, ekstra, robimy. No to ja, kalka, pyk, zrobione. Mówię, czy wszystko w porządku? Tak, jest okej, robimy. Zajęło nam to, nie wiem, 40 minut, może godzinę niecałą. Klientka patrzy, no wszystko super, podoba się, dziękuję, wyszła i dostaję SMS-a chyba wieczorem, że walnęłam się w miesiącu, miał być po kolei sierpień, marzec i przypuśćmy lipiec, a ja zrobiłam sierpień, lipiec. I trzeba było to poprawić, no i powiedziałam, że jak się dziarka zagoi, poprawimy. Jesteśmy umówieni już na poprawkę właśnie przez moją wpadkę. I było mi naprawdę bardzo głupio i to była jedna z wielu moich wpadek, zwłaszcza w datach i w napisach. Robiłam klientce, którą serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę jest cudowna. Robiłam jej napis wzdłuż tłowia, aż do połowy pośladka w sumie. No i rozmawiałyśmy, wszystko fajnie, śmiejemy się i ona zarzuciła temat, że ha, a jak ktoś robi dziary na przykład u tatuażystów i zrobią sobie, nie wiem, kocham moją mamę przez samo ha, albo coś w tym stylu, no to się śmiałyśmy, że ha, to musi być ktoś naprawdę, nie wiem, nie ogarnia ortografii i tak dalej. No i po tym tekście, ja zaczynałam oczywiście od końca tego napisu, tak dopiero wtedy sobie przeczytałam na jej skórze już odbitą kalkę, czy wszystko jest w porządku, patrzę, więc okej, okay. Wiesz co, dopiero teraz sprawdziłam, czy nie ma błędu, no, weź mnie nie stresuj. Zrobiłam 5 literek, czyli pierwsze słowo od końca, ja tak patrzę, mówię, kochana, ale przestawiłam ci 2 literki. Ale jak 2 literki? Się zestresowała, stanęła w lustrze, no bo tu powinno być H, a tu I i to powinno być na odwrót. Ona mówi, uff, no dobra, w sumie to tego nie widać, ale naprawisz? Ja mówię, tak, naprawię, tam się umówimy, wstawię jakiś wzorek, coś, naprawdę było mi tak strasznie głupio, ale jest tak na tyle cudowną osobą, że powiedziała, że ona nikomu o tym nie powie, że nikt, potem mi napisała, że nikt tego nie zauważył, że wszyscy to czytają normalnie. Po prostu dziękowałam, nie wiem komu, no Bogu dziękowałam, że trafiła mi się klientka, która nie zrobi mi o to problemu, bo to był mój błąd, moja wpadka i na jej miejscu, znając życie, ja zrobiłabym awanturę tatuażyście, a ona była na tyle wyrozumiała, że to zaakceptowała i powiedziała po prostu, że wprowadzimy tą poprawkę, żeby tego nie było widać. To są właśnie te moje wpadki najgorsze. Nie, ale bardziej miałem takie wpadki, to moja była mi fajnie zwróciła uwagę, bo robiłem kolesiowi covera mojego powstańca z Polską walczącą. I okazało się, że na drugą rękę to trzeba, a jakiś byłem taki spierdolony, to był piątek i po prostu zrobiłem lustrzane odbicie. Całości. No i wiadomo, Polska walcząca nie wygląda w ten sposób, nie? Odbiłem to na kliencie, rozłożyłem sobie stanowisko, już mam zaczynać i była podchodzi, tak patrzy. Ale coś tu kurwa jest nie tak, nie? Dobra, zmazaliśmy tą Polskę walczącą, odbiliśmy ten, ale jakbym to zrobił, ja pierniczo, no, praktycznie
koleś to by mnie zabił, nie? No ale były gdzieś tam jakieś małe wpadki. No najgorzej jest właśnie z napisami. Przychodzą ci ludzie z jakąś łaciną albo z jakimiś hebrajskimi literami i to wiadomo, ty spieprzyłeś, nie? Chuj, oni to przenoszą, ty to robisz, nie? Jeszcze najlepiej podpisują ci zgodę, tak? I jeszcze wiesz, na tym co przyniesie podpisują zgodę, że tak ma być. Później smarują ci dupę, że to ty spierniczyłeś. Ale to jest standard, jeżeli chodzi o napisy. Próbuję być żartobliwa, żeby atmosferę rozluźnić przed jeszcze zaczęciem wbijania igły w skórę. I chłopak wszedł do mnie właśnie niedawno o napis Majo. Po prostu wielki napis Majo. Ja tak żartowałam, no to chodź na ketchup z drugiej strony. A on powiedział, że to jest jego drugie imię. Ja byłam w szoku i myślałam, że Majo to majonez i ketchup. A to było jego imię, bo był z Irlandii. I to było takie faux pas, którego mogłam uniknąć, ale chciałam być żartobliwa. Jednak ten typ chyba nie miał do siebie dystansu i trochę mu mina zrzedła. Na taką bardziej wredną. I ten mayo to po prostu idealnie jak mayo i ketchup. Po prostu dobry do hot doga. Ketchup, mayo. Jak może być na imię mayo przez Y? A to nie był skrót? No właśnie nie, ale właśnie mówię Irlandia, może tam jakieś szkockie, tam jakieś staro szkocka mowa. Tak, przez Majo. Y, cztery litery, Majo. Miałam taki projekt, twarz zegarem i wszystko było okej. I klient powiedział, że chciałby dodać jeszcze coś do tego projektu swojego, bo dla niego to było symboliczne. I to było siódemka, ale rzymska. I ja coś pomyślał, że fajnie by było taką siódemkę zrobić w takim 3D, tak jakby w powietrzu. I znalazłem taką zajebisty obrazek, zrobiłem kalku, zrobiłem w sumie już tą siódemkę i w tym momencie przyszedł do studia mój kolega, też tatuator. Obserwował to, jak działam i w przerwie do mnie podchodzi i pyta mnie, czy to tak było od początku wymyślone, czy to był mój pomysł i ja w sensie, że odwrotnie ją zrobiłem. Ja taki w sensie, jak zrobiłem odwrotnie. Podchodzę, no i prawda. Robiłem odwrotnie i... Czyli w lustrze wyglądało zajebiście, ale klientu nawet spodobał mi się ten pomysł i on był strasznie zadowolony, że dla niego to było coś wyjątkowe. To taki bardziej błąd mechaniczny. Ja często słyszałem historie właśnie powiązane z tymi zegarami, cyferkami. Czy zrobiłam coś inaczej? No, na pewno zdarzyło się takich paru klientów, których wyrzuciłabym szybciej ze studia, bo zmarnowali dużo czasu i swojego, i mojego, i energii. Ale poza tym, no, zawsze staram się podejść do swojej pracy możliwie najbardziej profesjonalnie i na poważnie. I wkładam w to jakby całe serducho i całą siebie, więc nie sądzę, że czegoś bym żałowała, czy zaliczyłam jakąś wpadkę. Już to pewnych rzeczy na pewno bym się nie podjął. Tak, mówię szczerze i uczciwie, pewnych rzeczy bym nie zrobił, pewnych tatuaży bym nie zrobił. Gdzieś się bałem, że ta walka, może nie tyle walka o klienta. Moje przetrwanie i normalne życie jest dla mnie na tyle ważne, że muszę ten tatuaż zrobić. Gdzie nie do końca go czułem, nie do końca czułem ten pomysł i byłem nieszczęśliwy po zrobieniu, bo się czułem źle, że zrobiłem ten tatuaż, tak? I to nie są nawet o tyle wpadki, ale to jest nasze samopoczucie, a chyba pracujemy w takim zawodzie, że chcemy być w 100% zadowoleni z siebie, w 100% szczęśliwi z tego, co robimy, tak? To mogę nazwać wpadką, jeśli jesteśmy niezadowoleni z tego, co robimy. A no oczywiście, zawsze takie rzeczy są, żeby on było coś inaczej zrobić. Dlatego klientom wcześniej podsyłam te projekty, żeby on mógł się przespać. Jest nawet dobrze, jak on coś mi powie. Słuchaj, weź no zmień to, prawda? A może ten kolor inny. Często, gęsto są to w ogóle z dupy propozycje, ale wiesz, ja siedzę nad projektem, że jestem tak opatrzony na niego, że pewnych rzeczy mogę nie dostrzec. Więc ktoś jak mi zwrócił uwagę na to, słuchaj, a weź to oko, kurde, zróbmy niebieskie, a nie tak. Albo zróbmy tutaj w tym to, a nie to. No kurde, no fajne, to jest dobre, kurde, nie? Często też się tak zdarza, że po tatuowaniu ja oczywiście mam to zdjęcie zrobione, coś tam patrzę, no kurde, jednak mogłem to inaczej zrobić. To nie to, że tamten tatuaż jest zły, czy jest spierdzielony, nie? No ale można było. Tak jak z nagraniem utworu przez muzyka. Zawsze po 10 latach mógłbyś coś poprawić, nie ma ideału. No i tu jest to samo, także... Oczywiście, najbardziej. Z gadaniem jest tak zazwyczaj, że
albo mam dobry dzień i gadam jak najęta, albo ja się skupiam, ktoś się skupia i tak jest po prostu cisza i raczej muzyka leci. Chyba nigdy nic nie walnęłam takiego dziwnego, ani przykrego dla kogoś, tak żebym tego żałowała, nie przypominam się takiej sytuacji. Pomyłki chyba też nie miałam żadnej, więc tutaj nie walnę. Znaczy, tatuator musi być trochę takim aktorem, jak walnie jakąś właśnie jakąś gafę, czy źle postawi kreskę, czy jakieś cieniowanie źle, czy kontur, to nigdy nie dałabym sobie tego poznać, czy coś walnęłam, nie zrobiłabym, o kurde, o Jezu, albo nie wiem, źle ci postawiłam kreskę, źle literkę, albo nie wiem, za dużo literkę, za mało, tylko ja zawsze po prostu płynę dalej, nie daję sobie poznać, wszystko jest git, ja sobie to potem jakoś tam poprawiam, tego nie widać i nikt nie będzie miał nigdy, nikt nie będzie o tym wiedział, więc chyba takiej sytuacji, żebym walnęła taką pomyłkę, że ktoś by potem to zauważył i miał pretensje, chyba nie było. Mam dziewczynę, napisała do mnie o tatuaż, wysłała mi do poprawy jakiś tam napis i tatuator czy tatuatorka napisała jej ukośnik T i drugie T, czyli tak jakby podwójnie T ktoś jej dał i dopiero po tatuażu się zorientowała, że ma dwa T. To było błędem w angielskim, jakimś tam słowie. Ale takich właśnie, że dowaliłam, czy za mało zrobiłam, ewentualnie może gdzieś tam kreski, kropki nie dostawiłam. To było tak, że po prostu potem gdzieś na zdjęciu to zauważyłam i mówię, kurde, cholera, przyjdź za dwa dni, czy tam następnego dnia, ja ci to dorobię. O, na przykład miałam taką sytuację rzeczywiście. Wzór kwiatowy, geometryczny i tam były właśnie wisiorki. I musiała mi się zmyć kalka w trakcie, ja tego nie zauważyłam, zrobiłam wisiorki i nie dokończyłam kawałka kropek. I zrobiłam zdjęcie, byłam taka podjarana, bo byłam podjarana tym tatuażem, zrobiłam zdjęcie, mówię, zarąbiście, wrzucę sobie jutro. I tak patrzę na to zdjęcie i mówię, kurde, coś mi tu nie pasuje. A nie ma tych kropek, mówię, kurde, nie wstawię tego zdjęcia, nie, bo przecież nie ma tego kawałka. Mówię, dobra, dawaj, ja ci dorobię te kropki, dopiero następnego dnia, czy tam za kilka dni zrobiłam zdjęcie i dopiero wrzuciłam. To nie był problem, bo to były kropki, ale że takiej sytuacji, że nie wiem, nie dorobiłam gdzieś oka komuś, jakiemuś psu kotu, czy zrobiłam ten, to nie było chyba. Kiedyś mi się zdarzyło, że pani poszła z odbitym wzorem do toalety, robił jej tatuaż nad kostką i chyba jej się wydawało, że jej śmierdzi stopa. No i postanowiła w toalecie tę stopę umyć, tylko nałożyła nogę na nogę, więc ten wzór, który jej odbiłem na kostce, pojawił się również na kolanie. I w czasie mycia stopy przestawiała sobie nogę na kolanie i ten wzór odbił się kilka razy. I tak w sumie z początku zauważyłem, że coś jest nie tak, ale jednak niektóre linie tak naszły na siebie, że jak je wytatuowałem, to musiałem zmienić cieniowanie, żeby to wszystko ratować.